Mundial 2010, emocje piłkarskie, Johannesburg. To przed nami, to już w piątek się zaczyna, ale bardzo ciekawy reportaż. Dzisiaj o zespole klasy C znajdujemy w prasie. Najgorsza drużyna w Polsce, ale w każdym meczu walczy do upadłego. Po prostu kocha piłkę. Ludowy zespół sportowy z Zimnej Wódki. Maje Wsi na Opolszczyźnie zajmuje ostatnie miejsce w C-klasie. To jest najniższa 10. liga. Rozgrywki na tym poziomie odbywają się w kilku województwach, ale tak złego bilansu jak Zimna Wódka nie ma w tym sezonie nikt. Z 21 meczów przegrali 17, zremisowali 4. Stosunek bramek 104 stracone i 10 strzelonych. Można powiedzieć, że jesteśmy najgorszą drużyną w Polsce, ale plus jest taki, że na pewno z ligi nie spadniemy. Niżej już nic nie ma, mówi Mikuś, środkowy pomocnik, ale zaraz dodaje, że w drużynie jest potencjał na lepszą grę. Starają się panowie, ale mają też problem z boiskiem, dlatego że do tej pory murawa była wyjątkowo nierówna. Między bramkami różnica poziomów wynosiła 3 metry. Nietypowe właściwości terenu zawodnicy uwzględniali w rozwiązaniach taktycznych. Pierwszą połowę grali zawsze z górki. Wykorzystując przewagę strzelali kilka bramek, a w drugiej połowie bronili wyniku, ale teraz taktykę trzeba będzie zmienić, bo też grają na wyjeździe. Żona jednego z zawodników mówi, trudne pytania, Sam, po co wygrać, jak ciągle przegrywacie? A Mirek gra, bo nie chce, żeby drużyna przestała istnieć. Jak klub się rozpadnie, to we Wsi nie będzie się działo kompletnie nic. Także wszyscy są za i wszyscy tym żyją. Okazuje się, że piłka nożna ma różne oblicze. I fajnie właśnie, że jest taki zespół, chociaż jest to zespół klasy C, ale pasja i serce do walki to jest coś, co naprawdę się liczy, chociaż pewnie nie można mówić o żadnych, nawet nie o wielkich pieniądzach.